Wasze zdrowie. Ciepła jeszcze była. Kolejny wierszyk dla szanownej rezerwy i od razu mówię, że jak macie jakieś sugestie, to sugerujcie, tak, co byście chcieli bardziej, albo czego byście nie chcieli. Dzisiaj mam urodziny, to taki dla was takie przygoszczenie. Już rozmawiałem ze wszystkimi, z matką, z sąsiadem, nawet z bratem i nikt nie zdołał zauważyć, kiedy zostałem starym capem. Już Piotr szykuje mi kozetkę i woła, no chodź do mnie, łotrze. Ja drżącym odpowiadam głosem, jeszcze nie teraz, święty Piotrze. Bo przecie jestem jeszcze młody i dusza rwie ma się do tańca, choć już nie w rytmie rock'n'rolla, a bardziej jakby w takt różańca. Kiedy uśmiechnę się jak szelma, przymrużę oczy, wzniosę brew, to jestem jak koń rączy, ogier lub jeszcze gorzej. Straszny lew. Budzę się rankiem pełen obaw, bo jeszcze wcale tego nie wiem, jak czuje się młodzieniec, który ukończył lat 57. Dziwnie tak jakoś wyjdzie z domu, bo człowiek jeszcze nie gotowy, że serwus Tomek będą wołać już nie panienki, ale wdowy. Monopolowy nawiedziłem, bo w barku tylko stary dworak, poproszę czystą, razy 10. Nie, whisky nie, ja jestem Polak. Sprzedawca, widząc me męczeństwo, pyta, czy może coś się stało? Może ktoś umarł, panie Tomku? Nie, to mi się zestarzało. Dzięki.